Aktualnie pracujemy nad 3 implantami wewnątrznaczyniowymi. Mówimy o tym stenty wewnątrznaczyniowe albo stenty kardiowaskularne, które są wprowadzane podczas zabiegu angioplastyki i mamy nadzieję, że wkrótce jako pierwsi na świecie wyprodukujemy stent, który nie tylko będzie przeciwdziałał restenozie, ale również przeciwko procesom zapalnym u pacjentów, którzy są obarczeni chorobą wieńcową. Stenty tak naprawdę używamy już od ponad 20 lat w kardiologii inwazyjnej. Charakteryzują się 2 cechami, to jest ich dostarczalność, a następnie sposób, w jaki naczynie odpowiada na jego implantację. Im lepsza dostarczalność, tym łatwiej nam jest dostarczyć ten stent w trudne, kręte naczynia. Z kolei stenty to jest ciało obce i na implantację jakiegokolwiek ciała obcego do organizmu występuje określona reakcja zapalna i reakcja gojenia się naczynia. Chodzi o to, żeby ten proces gojenia się był bardziej efektywny i potrafił przyspieszyć czy leczenie stabilnej choroby wieńcowej, czy też zawału mięśnia sercowego. Praca przy stencie wewnątrznaczyniowym od początku samego zaczyna się w laboratorium chemii mokrej. Pierwszym etapem jest opracowanie odpowiedniej powłoki, czy to też stentu. W moim przypadku pracuję bardziej na powłokach, które są osadzone na już rusztowaniu z odpowiedniej stali, która jest wykorzystywana jako stal medyczna i na nią osadzam, pokrywam znanymi mi metodami chemicznymi i nie tylko powłoki i bioresorbowalne i niebioresorbowalne, które miałyby w sobie biocząsteczki, które przeciwdziałałyby problemom restenozy, wykrzepiania, stanom zapalnym. Później przechodzimy do laboratoriów mikroskopowych. W tych laboratoriach badamy, czy te wszystkie biocząsteczki, które chcemy, aby się pojawiły, czy też leki, są o takim stężeniu, jakbyśmy chcieli i czy ta powłoka jest na tyle trwała, że będzie stabilna. W laboratorium mikroskopowym najważniejsze dla mnie są mikroskopy, które obserwują skalę nano, czyli mikroskop sił atomowych i holotomografia. Są to dla mnie urządzenia, gdzie mogę już wykonać wstęp do badań in vitro, czyli już mogę zaobserwować, jak białka, które również fizjologicznie znajdują się w naszym organizmie, oraz komórki oddziaływują z naszą powłoką. Po badaniach in vitro przechodzimy na badania na małych zwierzętach, później na badaniach na dużych zwierzętach. I to jest dla nas taki kulminacyjny, najważniejszy etap. Jeżeli tu jest sukces, wchodzimy w badania kliniczne. Angioplastyka wieńcowa jest zabiegiem udrożnienia zwężonej lub zamkniętej tętnicy wieńcowej bez konieczności otwierania klatki piersiowej. Polega na wprowadzeniu do tętnicy cewnika, przez który wsuwany jest prowadnik, ze stentem umocowanym na balonie. Stent jest rozprężany za pomocą balona, udrażniając zwężone naczynie. Niestety brak dostatecznej biologicznej kompatybilności współczesnych implantów prowadzi do wielu powikłań, takich jak stany zapalne, zakrzepica, restenoza, czyli ponowne zwężenie tętnicy i wystąpienie ostrego zespołu wieńcowego, czyli zespołu objawów występujących w przebiegu ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego. Bioinżynierowie koncentrują się na znalezieniu substancji, którą można pokryć powierzchnię stentu tak, aby uniknąć niekorzystnych zmian. Celem jest zwiększenie ich biokompatybilności i zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań klinicznych. Zanim my przejdziemy do skali klinicznej, gdzie my mamy leczyć pacjenta, no musimy rozwikłać zagadnień na tym poziomie monomolekularnym. Tą część biomedyczną próbuję rozwikłać wspólnie oczywiście z bardzo interdyscyplinarnym zespołem, w skład którego wchodzą fizycy, chemicy,
inżynierowie, lekarze, ale również firmy same, które później muszą te pomysły wdrożyć. Tutaj absolutnie nie ma możliwości, że medycyna może dać sobie radę bez technologii, bez inżynierii. Powoli stajemy u progu większej personalizacji terapii. Rozwój technologii i rozwój nowych leków pozwala na produkcję coraz lepszych stentów, dzięki czemu łatwiej i wykonać zabieg, i długotrwałe efekty leczenia są zdecydowanie większe i poprawiły się przez ostatnie dwie dekady istotnie.